Burmistrz Mirosław Gąsik w miniony wtorek zaprosił mieszkańców gminy do Szprotawskiego Domu Kultury na podwieczorek przy kawie. Powracamy do tej formuły, która wydaje mi się już się sprawdziła, to znaczy takich podwieczorków, spotkania przy kawie, przy cieście z mieszkańcami. To jest drugi mój taki podwieczorek. Zawsze staram się zapraszać ciekawego gościa. W tym wypadku akurat jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ z zaproszenia postanowił skorzystać senator Wadim Tyszkiewicz, przyjaciel Szprotawy, honorowy obywatel, sąsiednie miasto, Nowa Sól, zaprzyjaźnione, znane doskonale mieszkańcom i też służy jako taki przykład dobrego samorządu. I jestem niesamowicie szczęśliwy z tego powodu, że mamy tutaj dzisiaj senatora. Po pierwsze dlatego, że jako super doświadczony samorządowiec możemy tutaj czerpać garściami z jego doświadczenia bardzo dużego, samorządowego. Po drugie możemy oczekiwać takiego pozytywnego wsparcia i doradztwa w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych. A po trzecie także chciałem mu podziękować za to jego wsparcie i taką niezachwianą solidarność i pomoc w mojej tej sytuacji. Gościem wieczoru był senator Wadim Tyszkiewicz. To jest mój okręg wyborczy. Koronawirus spowodował, że no te wizyty są rzadsze, tak, a do tej pory w zasadzie były niemożliwe, więc ja przyjeżdżam, przepraszam, że tak powiem, prawie jak do siebie, żeby przede wszystkim rozmawiać z ludźmi, żeby rozmawiać o sprawach Szprotawy, bo te sprawy są mi bardzo, bardzo bliskie. Ja przypomnę, jestem honorowym obywatelem Szprotawy, więc jestem zobowiązany, żeby jak najbardziej tutaj starać się zaangażować i pomagać gminie, która zasługuje na wsparcie. Ja już nie ukrywam, że od dłuższego czasu lobbuję na rzecz Szprotawy. Uważam, że Szprotawa potrzebuje specjalnego traktowania i podejścia, dlatego że no, województwo lubuskie jest małe, tak? Różne gminy mają różne potencjały, a potencjał Szprotawy trzeba wesprzeć, tak? To miasto ma ogromne możliwości, ale samo sobie może nie poradzić, więc potrzebuje tej pomocy. Ja na pewno zawsze będę stał za Szprotawą murem. Jeśli chodzi o burmistrza, to ja zawsze mówiłem, mówię i będę mówił, o winie lub braku winy rozstrzygają sądy. Nie wolno nikogo skazywać albo wydawać wyroki, zanim tego nie zrobi sąd. Więc ja traktuję burmistrza jako burmistrza pracującego i aktywnego, wybranego przez mieszkańców, z woli mieszkańców sprawującego swoją funkcję i będę mu pomagał, tak jakby się nic nie stało. Sąd będzie rozstrzygał o tym, czy ktoś jest winien, czy nie. To nie moja sprawa. Do chwili wydania prawomocnego wyroku przez sąd ja traktuję burmistrza Szprotawy jako swojego partnera w walce o lepszy samorząd, o rozwój Polski, bo Szprotawa musi powalczyć o rozwój gospodarczy, musi pozyskać kolejnych inwestorów i będę starał się, ile sił Szprotawie pomagać. Spotkanie z mieszkańcami rozpoczęło się od prezentacji wywiadu, jaki portalowi Zachód udzielił burmistrz tuż po opuszczeniu aresztu. Mirosław Gąsik podziękował mieszkańcom gminy za wsparcie w trudnych momentach. Chwilę później burmistrz otrzymał od szprotowian tort, którym podzielił się z uczestnikami spotkania. Słów mi brakuje. Chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować za ten miły gest. Jest mi niesamowicie miło i przyjemnie, że tak mieszkańcy mnie witają. Chciałem poprosić tutaj swoich współpracowników o podzielenie tego tortu i żebyśmy tu wszyscy podczas tego spotkania skosztowali tych pyszności. Dziękuję bardzo. W sali padało dużo ważnych pytań, na które na zmianę odpowiadali senator i burmistrz. Wadim Tyszkiewicz stwierdził, że jedyną nadzieją na rozwój Szprotawy jest gospodarka. W tym samym tonie mówił Mirosław Gąsik. Na spotkaniu mieszkańcy podpisywali również petycję do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie budowy drugiego etapu obwodnicy Szprotawy.